metanowych oraz specjalny system dźwiękowy ostrzegający górników przed niebezpieczeństwem. Nie ma jeszcze decyzji o przesunięciu do ZUS-u części składek, które spływają teraz do otwartych funduszy emerytalnych, poinformował rzecznik rządu. Paweł Grasiak doprecyzował, że to, o czym mówili w środę ministrowie finansów i pracy, jest tu cytat, jedną z wielu rozważanych opcji. Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ciąkalski uważa, że proponowanymi zmianami powinien zająć się Trybunał Konstytucyjny. Jego zdaniem wejście w życie nowych założeń może spowodować lawinę skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Reporterzy RMF FM dowiedzieli się, że prawnicy niektórych otwartych funduszy emerytalnych już sprawdzają, na ile jest to możliwe. Podobno już szykują taką niespodziankę dla rządu. Mają szansę? No myślę, że tak. Myślę, że mają szansę, dlatego że no praktycznie na tej zasadzie wolno by zmienić wszystko w każdym dowolnym momencie, nie pytając bezpośrednio zainteresowanych. Ze Zbigniewem Ciąkalskim rozmawiamy.